Profesor Michał Lubina uważa, że Indie są takim krajem, który stanowi dla Rosji taką gwarancję tego, że nie wpadną zupełnie w objęcia Chin, nie zostaną zupełnie wasalem Chin. Taka jest jego teza. To znaczy, on mówi, że Indie są ważne i dla Zachodu, dla jakiejkolwiek koncepcji zachodniej szachowania Chin i dla Rosji, też jeżeli chodzi o wyrównanie wpływów Chin. I to jest oczywiście 100% racji. Rzeczywiście Indie mogą stanowić taki counterbalance zarówno dla Zachodu, jak i dla Rosji. Jest na to, nawet Indie nawet nie muszą nic robić. One nie muszą nic robić, one muszą tylko oferować swój rynek, być zastępczym rynkiem i tak dalej. Zachód chciał Indie też trochę nastawić przeciwko Rosji. To się absolutnie nie udało. Hindusi lekceważą zbrodnie Rosjan. Dla nich to przy ich burzliwej historii, przy tym, że tam zdarzają się mordy spontaniczne na wiele tysięcy osób, bo ktoś tam jakąś inną religię wyznaje czy coś, to dla nich te standardy tego, co robią Rosjanie, są pewnie trochę przesunięte. I poza tym Zachód ignoruje to, że Indie mają bardzo obfitą i dobrą tradycję współpracy z Rosją. Rosja bardzo dużo interesowała się Indiami. Rosjanie interesowali się Indiami, dlatego też, że przyjeżdżali tam zachodniacy, żeby uczyć się medytacjonizmu i hinduizmu, dżinizmu i jogizmu i tych innych, tych namaste, Hari Rama, Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Ale i żeby mieć też dostęp do lewactwa amerykańskiego w Kalifornii, bo to się łączyło. Ale też Indie jako Indie były ciekawe, dlatego że Indie uważały się za najważniejszy kraj trzeciego świata. To wtedy to było zaszczytne miano, to wymyślił Jawaharlal Nehru. I to było, żeby nie być ani komunistą, ani kapitalistą, tylko przewodzić tym krajom, które są przede wszystkim antykolonialne i które są pokojowe. Jawaharlal Nehru dostał załamania nerwowego, kiedy odebrały Chiny w błyskawicznym ataku część Tybetu sporną część, no i to się jakby nie ziściło. Zresztą on widział, że Indie no nie wyrosły na bez takiego, jakby to powiedzieć, niewątpliwego lidera tego trzeciego świata, więc to się nie udało. Ale to nadal przez to Indie były krajem interesującym dla Rosjan, dla innych krajów, ponieważ to był jakby lider tego, no właśnie, trzeciego świata, mimo wszystko jakiś tam tak. I można było najszybciej wywierać jakiś wpływ albo szukać dodatkowego wsparcia. Więc Indie w tym takim ustawieniu, że może z Rosją, a może z Zachodem, to są właściwie od odzyskania swojej niepodległości i tyle. Więc tu jest nic nowego. I czy one kiedyś coś z tym zrobiły? No nie, właściwie nie. W Indiach była duża rzeczywiście ta wspólnota szpiegostwa rosyjskiego. Indie przeżywały problemy, zanim wprowadziły taki rynek, zamiast tego swojego mieszanego rynku, tej trzeciej drogi de facto. I to wprowadzili dopiero ten rynek taki w pełni zachodni w 96 albo 97 roku. To potrzebowały parę razy pomocy zagranicznej, żywnościowej i zgadnijcie, jaki kraj najobficiej tej pomocy udzielał? Związek Radziecki. Jesteś naprawdę w czarnej D, jeżeli Związek Radziecki cię musi zaopatrywać i wysyłać ci zboże, prawda? No ale tak właśnie było, tak właśnie było. I Indie do dzisiaj to pamiętają z wdzięcznością, bo niby czemu nie? Jednocześnie Amerykanie na przykład nigdy tak do końca nie umieli, mimo że mówili, że i Hindusi też odpowiadali, że te relacje Ameryki z Indiami to jest the relationship between the world's biggest democracy and the most powerful democracy i wszystko i tak dalej. Natomiast tutaj
To się nigdy nie ziściło w jakichś realnych sumach pieniężnych. Na przykład w 2007 roku, to pamiętam, bo byłem zdziwiony, bo w taki, była ta książka Indie w XXI wieku, nie pamiętam już, to było chyba wydawnictwo zbiorowe, tak się nazywa, Indie w XXI wieku, możecie sobie poszukać. To może kiedyś omówię, zresztą omawiałem to chyba na Racjonalista TV, chyba w dziale publicystyka. Zobaczymy potem. To tak, omawiałem to, no. Momentum. Jest. To tam było, że w 2007 roku większe były inwestycje w 2007 roku, chyba tak. Zaraz, moment. O, stosunki niemiecko-indyjskie po II wojnie światowej. Aleksandra Kruk, WSB Poznań. Przypomina, że Siemens zakładał w 1867 roku pierwsze kable telefoniczne Kalkuta-Londyn. To Siemens zakładał. Potem Bayer wspomagał rozwój Indii pod koniec XIX wieku. Indie uznały NRD w 1972, podkreślając, że wspierają istnienie i aspiracje zarówno RFN, jak i NRD. Po zjednoczeniu Niemiec Indie czuły sporą empatię i wzajemnie, jako dwa narody chcące jedności. Kohl był w Indiach w 1983 roku, Rajiv Gandhi w RFN w 1988. Kohl rewizytował w 1993, 1994 i tak dalej. Także dosyć intensywne. A tutaj jest, no właśnie, gdzie to ja miałem? W każdym razie, o tutaj jest, w 2003 roku, dobrze to sprawdziłem, nie w 7, tylko 3 roku, Indie dały więcej, RFN dały Indiom więcej pomocy na, więcej pieniędzy na pomoc rozwojową niż USA. Więc to nie, więc te amerykańskie oddanie Indiom nigdy nie było takie szczodre, żeby chyba to wyciągnąć Indie zawsze. Zresztą to jest jak beczka bez dna prawdopodobnie, prawda? Więc w 2003 roku Indie uznały interwencję iracką za nielegalną, więc USA za kluczowego pozanatowskiego sojusznika uznały Pakistan. Także to naprawdę nie wyglądało dobrze, prawda? Jeżeli chodzi o relacje Indii z Chinami, to jest tutaj wizyta Raifa Gandhiego w 1988 roku w Pekinie jako pierwszego indyjskiego premiera od 1954 roku. Także tiananmeńska izolacja Chin przez Zachód zwiększyła znaczenie Indii dla Chin, ale to poleciało, bo Chiny zostały przyjęte z powrotem do światowej ekonomii, jak wiadomo. Także tak to wygląda. No i tutaj Chiny dążą wyraźnie do tego, żeby USA, Unia Europejska, Rosja i Chiny o wszystkim decydowały i nie za bardzo Indie i Japonia tutaj się wpisują. No więc mamy zdecydowanie antagonizm chińsko-indyjski. W ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy w 2016, o ile dobrze pamiętam, roku, Indie weszły, bo chciała tego Rosja, a Pakistan wszedł, bo chciały tego Chiny. Więc jest tutaj ten antagonizm. I teraz, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi profesor Lubina, że gdyby nie Indie i ich wsparcie dla Rosji, zwłaszcza ekonomiczne, to Rosja by się stała zupełnym wasalem Chin. Moim zdaniem chyba nie można tak powiedzieć. To jest spoglądanie, to jest przesadne stwierdzenie. Wydaje mi się, że za często się prezentuje taki punkt widzenia, że ekonomia o wszystkim decyduje, a nie liczy się broń atomową. A przypomnę, że kraje, które posiadają broń atomową, robią wszystko, żeby tak pozostało, że ci, co ją mają, to ją mają i tyle, ile mają, a ci, co jej nie mają, to mają tyle samo nie mieć, co mieli, i nie więcej, albo jej nie mieli, jeżeli nie mieli jej wcześniej. Tak? Czyli krótko mówiąc, wszyscy, którzy mają najsilniejsi atomowi,
czyli głównie Rosja i Stany, oni chcą, żeby pozostało atomowo na świecie tak, jak jest. I jeżeli tak, i tak po prostu jest, i ono tak pozostaje, i tak pozostaje, nic się nie zmienia od wielu, wielu lat. I skoro tak, Chiny owszem ściemniają, że coś tam niby robią i tam te różne Bartosiaki, inni tacy grafomani się dali nabrać. Carber, taki ściemniacz, od którego przepisuje Bartosiak, też się dał nabrać, ale generalnie to pozostaje. Kraje, które nie miały broni atomowej, jak nie wiem, Niemcy, Korea, Japonia, a mogłyby mieć, to jej nie mają, a kraje, które ją miały, to tyle jej mają, ile miały mniej więcej. Nic się nie zmienia. I teraz tak, skoro tak jest, skoro jest ta statyczność, to należy tą statyczność nałożyć na dynamikę ekonomii i korygować dynamikę ekonomii, bo to nie jest tak, że masz forsę, to będziesz silny od razu. Musisz mieć odpowiedni, nie tylko przemysł, ale odpowiedni przemysł. Nie tylko ludzi, ale odpowiednich ludzi. I no i broń atomowa dużo koryguje obrazu. Więc ja uważam, że Rosja jako taki pirat trzymający 7 tysięcy głowic ze spokojem może szachować Chiny tak samo, jak Chiny mogą szachować tym, że wykupią wszystkie biznesy w Rosji. Nie tylko w Władywostoku, ale wszędzie indziej, że to się w sumie trochę kasuje nawzajem. A oczywiście rosyjsko-indyjska współpraca ekonomiczna może jeszcze bardziej tutaj zmieniać, ale to nie powinno być traktowane jako jedyna zmiana na korzyść Rosji. Na korzyść Rosji zawsze będzie to, że oni mają te straszaki atomowe i zawsze będzie trzeba to uwzględniać. I dlatego ja chociaż chciałbym, żeby Rosję spotkała kara, chociaż nie na tyle, żeby oni się tak osłabili, żeby Chiny przejęły wszystko. Na przykład na czarnym rynku zaczęli kupować głowice rosyjskie. To byłaby katastrofa. O tym jakoś nikt nie myśli. Gdyby Rosja się rzeczywiście rozleciała. Ale się nie rozleci. Rosji już wielokrotnie mówiono, że się rozleci, się nie rozlatuje. Po prostu na tych bezbrzeżnych obszarach po prostu Rosja to jedyna licha, bo licha, ale jakaś tam cywilizacyjna obietnica, a Chińczycy swoje peryferia, które by, bo zobaczcie, gdyby Chiny rzeczywiście, w co nie wierzę, ale gdyby Chiny przejęły część Rosji, na przykład terytorialnie, to wiadomo, że bycie peryferium Chin to żaden deal. To dostaniesz paskudnego komisarza, który będzie cię cyckał i tyle, tak? Będziesz chciał się poskarżyć, dostajesz pałę na głowę i tyle. Tak po prostu jest w Chinach. Więc lepiej być w rozlatywującym się domiszczu a la PRL, a gdzieś we Władywostoku, niż być peryferium Chin i wegetować po prostu na granicy czegokolwiek. Tak? Więc to żaden deal nie jest. I żaden deal też nie byłby, gdyby Chiny osłabiły Rosję i jakoś przywłaszczyły sobie na przykład części sprzętu czy coś. Ale to się nie stanie. I nie tylko dlatego, że Rosja coś kombinuje z Indiami i robi jakieś biznesowe ruchy w drugą stronę, bo biznes to naprawdę nie wszystko. Ta broń atomowa też się liczy. To, że masz takiego rodzaju broń, a nie taką, to, że chińska armia de facto jest przestarzałą wersją rosyjskiej i to się nie zmieni tylko dlatego, że Chiny rzucą na problem więcej pieniędzy. Chińczycy mają problem z najprostszymi rzeczami, tak? Oni nie umieli robić, kurde, długopisu, tak? Tej kuleczki do 2017 roku. Rzucili na to mnóstwo pieniędzy, ale nie mogą nadrobić tego ciągle. Rosja jest krajem nadal bardziej rozwiniętym ekonomicznie niż Chiny. No tak, badziewny telewizor, a Chiny mają dobry, skopiowany, zeszpiegowany, odwrócony inżynieryjny, ale to nadal nic się nie zmienia. Tylko dlatego, że mamy coś flashy w Szanghaju pokazanego w neonach, to nie znaczy, że neony nie są, wiecie, wyszpiegowane od Japończyków, a to, co na wystawie, wyszpiegowane od Tajwańczyków i od Amerykanów itd. To się tutaj nic nie zmienia. Więc uważam, że profesor Lubina, jakkolwiek jest to mądry człowiek, cierpi trochę na współczesny biznesizm, biznesocentryzm i zapomina, że są rzeczy, które się tak szybko nie zmieniają
i zapomina, że są takie jak właśnie infrastruktura, własny dostęp do różnych bardzo rzadkich technologii i które nadal Rosja ma, a Chiny nie. I to, że Rosja z tego robi zły użytek, to nie znaczy, że to przestaje to mieć, a Chiny to zaczynają mieć, mimo że są dobrzy w kopiowaniu. To, że Chiny wyglądają bardziej interesująco niż Rosja, to głównie się bierze z tego, że oni mogą rabować ponad miliard ludzi i potem wystawić świecący neonami Szanghaj albo inny Guangzhou i 15 innych miast, na których wszyscy skupiają swoją uwagę. No i mówią, no a Rosji to dobrze jakoś wygląda tylko Petersburg i Moskwa, no bo Moskwa może rabować tylko 100 milionów obywateli, a Chiny miliard obywateli, no więc dobrze wygląda. No tak, no dobrze wygląda. Wiecie, Dubaj wygląda jeszcze lepiej niż to wszystko, no ale to jest po prostu tryskająca czarna glajda z ziemi, tak? I to robi, gdyby glajda przestała tryskać, to są w czarnej glajdzie. Także nie dajmy się zwariować tym biznesizmem i tym mierzeniem wszystkiego w PKB, bo to się nie przekłada bezpośrednio na global firepower, jeżeli nawet uznamy, że te global firepower jest super, bo moim zdaniem na przykład brak punktów karnych za nieposiadanie marynarki tylko dlatego, że się nie ma dostępu do morza na przykład, wiecie, tak jest global firepower, nie? No, to przecież bierzesz działo okrętowe, trzaskasz to na grunt i masz działo lądowe. No to więc to jest taki sam potencjał jak każdy inny, powinien być liczony zawsze tak samo. Także tam jest bardzo dużo dziwnych założeń, no ale wszystkie potęgi światowe mają dostęp do morza, więc tutaj to można odłożyć na razie. Natomiast no, musimy trochę, myślę, że ten wszechogarniający biznesizm, jaki jest na świecie, to rozumowanie, że kraj na tyle stać obronnie, na ile ma PKB i nieważne, czy on w sumie ma ten własny przemysł wojskowy, czy nie, czy ma sojuszników, czy nie, tylko samo PKB ma tutaj coś mówić, no to nie, to tak po prostu nie jest. Dlatego ja uważam, że nadal, że u doktora Lubiny, profesora Lubiny Rosja jest niedoszacowana, a Chiny są przeszacowane. Oczywiście nie w tak karykaturalnym stopniu jak u Bartosiaka i tych innych chorujących na sinofilię absolutną, ale i na jakieś w ogóle, albo po prostu uprawiający politykę strachu, że o Jezu, żółci będą nami rządzić i poganiać batem, tak? No to się dobrze sprzeda, to aż tak to nie, ale wiecie o co chodzi, tak? Może i telegraf zaraz, powiedziałem telefon, a zobaczymy. Może i telegraf, cholera wie. Wszystko jedno, w każdym razie Siemens coś fajnego tele zakładał w Indiach, więc krótko mówiąc dla mnie było ważne wtedy, że Niemcy coś robili ważnego w Indiach, a nie Brytyjczycy, mimo że to było British Empire i tak dalej, nie? Tak. Może i telegraf, odpowiadając panu Groszkowi. No to tyle. Dam link do tego, do tych Indii w XXI wieku i tyle. Sami sobie zobaczycie, nie? Wokeyos, także oni chyba na ten też mówią namaste, więc...